upłynęło 29 lat od chwili, gdy w roku 1918 specjalny dekret Lenina powołał do życia Armię Radziecką. A oto ta sama armia podczas wspaniałej defilady zwycięstwa w Moskwie. Wyposażona we wszystkie zdobycze nowoczesnej techniki, Armia Radziecka przyniosła uciemiężonej Europie wyzwolenie z hitlerowskiego piekła. Sztandary niemieckie zdobyte na szlaku od Moskwy po Berlin znaczyły drogę wspaniałego zwycięstwa. Za Polskę i na polskiej ziemi zginęło wielu żołnierzy radzieckich. Od Bugu aż po Odrę rozsiane są pomniki i cmentarze radzieckie. 29. rocznicę istnienia Armii Czerwonej generał Korczyc w asyście generalicji polskiej oraz przedstawicieli organizacji społecznych złożył wieńce przy warszawskim pomniku wdzięczności na Pradze. Naród polski uczcił bohaterów niezwyciężonej armii, która uwolniła nasz kraj od tyranii hitlerowskiej. Bez stokarek i frezarek nie może istnieć żadna nowoczesna fabryka. Jedyne w Polsce wytwórnie precyzyjnych obrabiarek mieszczą się w Porębie i we Wrocławiu. Miesięcznie opuszcza fabrykę przeszło 25 maszyn różnego typu. Plan trzyletni przewiduje dalszy wzrost produkcji obrabiarek dla fabryki tartaków. W roku 1946 wyprodukowaliśmy o 50% więcej niż w roku 1945. W roku 1949 produkować będziemy 4 razy więcej niż obecnie.